Firma KHIPER zajmuje się projektowaniem i produkcją zabudów na podwozia pojazdów ciężarowych oraz projektowaniem i produkcją przyczep i naczep. Zabudowy i przyczepy, które dostarczamy, skierowane są głównie dla branży budowlanej oraz branży wydobywczej. Poza tym mamy część produktów, które dostarczamy dla branży komunalnej czy pojazdy specjalne dla energetyki. Dział konstrukcyjny jest w zasadzie pierwszym takim etapem, w którym budowany jest produkt w postaci trójwymiarowej, co się odbywa w systemie CAD, gdzie jesteśmy w stanie sparametryzować wszystkie jego elementy i w sposób szybki dostosować do wymagań klienta. Produkujemy wywrotki dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Praca działu konstrukcyjnego w tym przypadku jest bardzo dynamiczna i wymaga od konstruktora użycia narzędzi, które pozwolą mu za tym wszystkim nadążyć. W tym przypadku SolidWorks sobie świetnie daje radę. Ponad 80% produkcji naszej firmy jest eksportowana, głównie w obrębie Europy. Mowa tu o krajach rozwiniętych jak Skandynawia czy Europa Zachodnia oraz o rynkach mniej rozwiniętych jak Europa Wschodnia i Południowa. Dostawy w sumie mamy do ponad 60 krajów na świecie. Z racji tego, że wykonujemy bardzo dużo części nowych produktów, musimy w jakiś sposób weryfikować, czy zostały poprawnie zaprojektowane. W tym celu używamy oprogramowania SolidWorks Simulation. Zaprojektowane przez nas części możemy w szybki sposób sprawdzić, czy są odpowiednio wytrzymałe, czy są wystarczająco sztywne. Wybór oprogramowania SolidWorks nie był przypadkowy. Jego interfejs jest bardzo przejrzysty, dzięki czemu konstruktor może skupić się przede wszystkim na pracy, na konstruowaniu, na wdrażaniu nowych pomysłów, zamiast studiować oprogramowanie. Większość produkcji trafia do marek z tak zwanej Wielkiej Siódemki, czyli są to marki Volvo, Scania, Mercedes, MAN, Iveco, Renault i DAF. Do zarządzania dokumentacją wykorzystujemy program system, w zasadzie PDM, dzięki któremu mamy odpowiednią organizację plików. Cele firmy są dosyć stałe. To jest oczywiście utrzymanie zamówień, przychodów i zysków na odpowiednim poziomie, ale co jest bardziej istotne, to jest to, jak to osiągnąć. Kluczem do naszego sukcesu jest dobra współpraca z odbiorcami.